Kochani, Houston, mamy problem. Przed chwilą zadzwoniła do mnie pani z linii lotniczych. Jak się pewnie domyślacie, mamy zabukowany powrót dla mnie. To znaczy, od początku było powiedziane, że ja lecę sama, wracam z psem. Była podana waga, nie pozwolono nam wykupić, nie wiem z jakiego powodu, biletu powiedzieli dla psa, powiedzieli, że to będzie można zrobić na miejscu, natomiast ta informacja, że ja będę wracała z psem, poszła wszędzie. Przed chwileczką zadzwoniła do mnie pani z linii lotniczych. Słuchajcie, my jesteśmy jeszcze w piżamie, sorry, może się tak nie będę tutaj pokazywać, żeby nie było, Efi też jest w piżamie. Zadzwoniła pani i powiedziała, że nie ma problemu, żebym przeleciała z Salonik do Aten, hip hip hura, ale w Atenach mam być 3 godziny przed wlotem z Aten do Warszawy, po to, żeby odprawić psa na cargo. I tutaj mamy problem, bo ja teoretycznie powinnam wylecieć jutro o godzinie 6 rano z Salonik, a lot z Aten do Warszawy jest około godziny 8.30, więc no, siłą rzeczy nie mogę być tam 3 godziny wcześniej. Teraz wisimy od pół godziny na telefonie, jakby nie ma rozwiązania, nikt nie wie, jak to mamy zrobić, żebym mogła z psem wrócić do Polski. No ale, kochani, są dwie opcje, albo zostanę tutaj na zawsze, bo zrobię jakieś wielkie, tłuste, greckie wesele, adoptuję Hanię. Kota już właściwie mam, teraz poszedł się poprzytulać trochę do Efi, natomiast wcześniej tutaj przytulał się do mnie, no albo po prostu wrócę autostopem z psem, bo innych możliwości na razie nie widzę.